Hej, witajcie, z tej strony Donaro, to szósty odcinek w GTA 4. W poprzednim odcinku zakończyliśmy grę będąc na terenie Bohan, ale wczytałem sobie teraz autosave'a i właśnie tak jak myślałem, zostałem teleportowany tutaj przed ten budynek, przed nasz dom. To znaczy, w naszym domu się teraz piętno, ale wiecie, wyszedłem tutaj na zewnątrz. W każdym razie nie muszę właśnie w tej sytuacji jechać do Romana tyle kilometrów, tylko mam go bardzo blisko nas. I co ciekawe, nie pamiętam w ogóle, żebym ten samochód tutaj parkował w poprzednim odcinku, ale... Może rzeczywiście to zrobimy, a już nie kojarzę. Mniejsza z tym. Co istotne, to to, że zakończyliśmy w poprzednim odcinku misję dla Vlada. W ostatniej misji musieliśmy się pozbyć Ivana, którego się nie pozbyliśmy. I Ivan stwierdził, że będzie wyjeżdżał z Hofbeach, że więc się tutaj nie pojawi. Coś tam jeszcze wspominał o swojej matuli, że się z nią spotka. Mało istotne szczegóły. W każdym razie Vlad raczej myśli, że sprawę załatwiliśmy i bardzo dobrze. A teraz cóż, zróbmy misyjkę dla Romka. Hey, what's wrong? Hey, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't... Didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid! Wait for me! No nie, żeby coś, ale jak na razie, to my robimy wiele dla Romana. Roman dla nas nie robi zbyt dużo. A jeszcze miał challenge powiedzieć, że po tym, co dla nas zrobił, no kurde, Romek. Bez przesady. Don't do anything stupid, cousin. Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time I might watch them at it. Oh. Co? Co? Pierdziele. Chłopie, przemyśl, co ty chcesz powiedzieć, Roman. Naprawdę, zastanów się na przyszłość. Nie gadaj takich rzeczy na głos. Про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Бок изрывать. I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Why? I told you to stay away from Mallory. Go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, Fatty, I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Yeah. Now, get him out of here. Come on. Walka na pistolety, czy walka na pięści? Chyba na pięści. No to chodź. Nie, dobra, ale może nie wszyscy naraz. Nie wszyscy naraz. I kurde, dostaję baty, to srogie baty. W jaki sposób się tego kontrolowało? Ktoś pamięta spacja. Boże, te klikające czas kół. Nie! Dobra, wiecie co? Tak się nie będziemy bawić. Niko, wyciągnij proszę. Proszę cię, wyciągnij pistolet. Nie będę z nimi się tutaj bawił. Inaczej tamten spierdzielił. Dobra, trudno, niech ucieka. Ja sam nie... Nie! Kurde, co to miało być? To była nierówna walka dwóch na jednego, tak? Mogłem sięgnąć po broń. Wręcz było to wskazane. Tędy? Tędy. Proszę cię. Dokąd go ty strzelasz? Dobra.
Kilka kulek dostał w potylica, ale jedzie dalej. No cóż, tak to właśnie niekiedy w tej grze bywa, że postacie są nieśmiertelne i nic na to nie poradzimy. Ja no, uznaję po prostu, że nie trafiłem. No, teraz już nie ma wyjścia. Po tym, co się wydarzyło, nie ma wyjścia z drogi! Typie! Bez przesady. No, Vladzie, dokąd zmierzasz? Jak daleko jeszcze będziesz uciekał? Cholerne skrypty. O! I to by było chyba na tyle, co? Ach, chciałem go przejechać. Chciałem go przejechać, ale no niestety. Zdążył uciec. Fucking Yokel! You think you can get away with killing me? I guess I'll find out! You think this is worth it? You're throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha! I'm throwing your life away, prick! We'll do all right! My friends will track you down! You won't last a moment! I'll last longer than you will, shithead! Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off! You've killed yourself and your cousin, Yokel. You're a dead man! Mikhail Fawcett thought of me as a brother. He will get revenge! You're nothing in this city. You will be crashed. W lewym górnym rogu macie informację na temat egzekucji. Dobra, powtarzasz się. Jeszcze coś? Nowego nie. Hoff Beach is a small place. My friends will find you. Shit. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. You're a big boy, Vladdy. Nico! Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. I told you to be calm! You halted in jail! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! When I was in the army, we were going on a mission. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died, 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway! No! Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Well, right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. If he'll fast, he's going to kill us! Shit! We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Ah,
A, ciało się pozbyliśmy, a ten wielki ślad krwi, to nic ważnego. Pięknie. Ukończyliśmy misję w takim razie dla Vlada, bo już więcej go w grze nie będziemy mieli. Z wiadomych powodów. Cieszę się, że tego nie sfejlowałem. Od czasu do czasu może zdarzyć się, że zatelefonowanie do kogoś z książki telefonicznej popnie wątek kampanii do przodu szybciej niż miałbyś czekać na sygnał tej osoby. Może to wypróbować, co jest do Romana chyba tam pisało. Mogę, ale na razie nie chcę tego robić. To co chciałbym w tym momencie zrobić, to udać się do jakiegoś sklepu z ciuchami i sobie zamienić te ciuchy, które mamy obecnie. Tylko nie wiem, czy coś nowego mamy. No właśnie, kurde. Niestety nic nowego nie mam. Mam tylko ten stary sklep. Nie sądzę, bym tam znalazł jakieś ciuchy, które mnie będą interesować. Ale właśnie, tutaj mieliśmy też fajną informację, znaczy ogólnie ciekawy dialog, w którym to Nico powiedział, że właśnie przybył do tego miasta nie tylko właśnie z powodu tego, co początkowo przypuszczaliśmy, czyli nie tylko dlatego, że skusiło go tutaj bogactwo Romana do tego, prawda? Tak na początku gry się by wydawało, ja wam już mówiłem wtedy we wprowadzeniu, że to niekoniecznie jest jedyny powód, no i teraz poznaliśmy właśnie ten drugi powód. Czyli fakt, iż ktoś z jego kompanii w wojsku zdradził. I Roman dzwoni sam do nas. Dobra, odbierzmy. Boże, co ty znowu, Romek, kombinujesz? Za chwileczkę się do niego udamy. Najpierw się rzeczywiście przebierzemy w coś nowego. Ile rzeczywiście jakieś ciuchy nowe znajdę lepsze. W tym chyba obecnie chodzimy, więc może sprawdźmy sobie na przykład to. Dobra, nie będą. Te buciki, czy mi się podobają? Tak średnio wam powiem, że mi się podobają, ale... Zobaczmy jeszcze te. Nie, te są jeszcze gorsze. Dobra, weźmy je. Nie wziąłem ich. Weźmy je, tak jak wspomniałem. No i fajnie by było jeszcze coś innego zabrać, coś na górę. Nie, to jest tak paskudne, to też. To jest bardzo zbliżone do tego, w czym chodziliśmy na początku gry, ale jednak jest to coś innego, bo tam jest to coś, w czym jesteśmy od początku gry. Nie no, te ciuchy już mi się nie podobają. Weźmy sobie może to rzeczywiście. O, myślę, że może być. Wtedy trochę bardziej przy sobie jesteśmy. Takie odnoszę wrażenie. Właśnie w tym ciuszku. No trudno, trzeba w czymś nowym chodzić. Nie można cały czas tak samo wyglądać, prawda? A okularki bym jeszcze zdjął, bo tak chodzimy w tych okularach i chodzimy cały czas, a tak mało to pasuje. Wydaje mi się, na chwileczkę tylko chciałem je wziąć tak w razie w, żeby, nie wiem, pochwalić się na dzielni, chociaż to nie jest San Andreas. No ale już nie chcę mieć tych okularów. Zdejmiemy je sobie. Czyli tak, to teraz w lewo. No i pięknie. I to mi pasuje. O, i właśnie, jeszcze życie trzeba odnowić, no bo kurde, wystarczy spojrzeć na nas pasek. Na nas pasek, tak. Na nasz pasek wystarczy spojrzeć. Sausages Frankfurter. Kurde, ale bym sobie zjadł teraz frankfurterkę. Lubicie frankfurterki? Mega są. Albo nawet może, chociaż nie, dobra, frankfurterkę bym też zjadł, ale też bym zjadł znowu taką, no kiełbaskę po prostu z serem. Mam ochotę. Kurde, ale mi się tak chciał jeść. Jezus Maria, muszę szybko tylko nagrać ten odcinek i coś sobie wszamać. Ach, te rozmowy o jedzenku. Niam, niam. Zbrodnia i kara. Fiodor Dostojewski. Psst, Nico! Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man! I'm freaking out, man! I'm being followed! I saw them! Don't get ridiculous, you're being paranoid. Fuck you! Fuck you! Everything was fine, and then you show up, and now we're dead! Because Felsten is a psychopath! He's going to kill us! Because we killed Vlad! Vlad was his man! That's how it works! You kill their guy, they kill you! Roman! Get out of there, man! Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him.
All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there, you smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fat Man. Holy shit. Czyli jednak Romek tutaj miał rację. Boss wants a little chat. No, a rzeczywiście wszystko wskazywało na to, że po prostu ma jakąś obsesję. Wake up! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh no, I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be angry. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. Your dad likes it up the ass. What do you want me to say, huh? Oh! Very funny. Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, or some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Do it! I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Boże mój. Now listen, Nico Bellic. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some dickheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Shut up, Roman. Shut up! Roman, shut up! Shut up, Roman! Shut up, Roman! Shut up! Roman, shut up! Roman, shut up! Fuck! Shut up! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman, Roman! Go, go, go! I'll take care of him. Romek, jesteś idiotą. Po co? Po co on się wydzierał? No, debil. Po prostu już debil. Żadnego instynktu przetrwania nie ma w sobie. No, przecież to było oczywiste, że ten typ go zastrzeli. Tak samo jak zastrzelił swojego własnego ziomka, więc jak Romek go wkurzył, to tym bardziej właśnie do niego strzelił. Tym bardziej mu nie było go szkoda. Masakra. Ej, Roman. Dobra, musimy radiowóz sobie znaleźć. I nawet w sumie widzę, że radiowóz tutaj będzie podjeżdżał gdzieś tą okolicę. Bardzo dobrze, bo łatwo będzie mi go w takim razie podwędzić. Co tam macie, panowie, do zrobienia? Jakaś interwencja, czy o co chodzi? Zresztą, jako obywatel zaopiekuję się waszym samochodem, bo widzę, że jest otwarty. Także zamknę go, a przy okazji odjadę z nim, bo tak ciulowo zaparkowaliście i tyle. I hear the police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over, take it to our lockup on Duke's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin. Not me. Keep pulling vans over until you find the TV. Mm-hmm. Goodbye. Super. Szukaj i zatrzymaj furgonetki, zanim dotrą do swojego celu. Co to ma znaczyć, zanim dotrą do swojego celu? Czyli co, jest to czasówka? Ani trochę mi się nie podoba. Ten jest bardzo blisko nas i podejrzewam, że raczej to nie będzie właściwa ta furgonetka. Zatrzymaj się w imieniu prawa.
Stój! Panie! Powiedziałem coś. Czy ty możesz zareagować? Co jest? Czemu nie reaguje? Zatrzymaj się, gościu! Jeszcze tam policjant z tyłu. Ale co oni? Kompletnie się nie szczają. Ja jestem po cywilnemu ubrany. Ale jestem jeden z was. Get out of there, you're fucking dead. I don't want no trouble, buddy. Show me the back. You carrying TVs? You're gonna be disappointed. Fuck, get out of here. A, bo to oczywiste. Do przewidzenia. Że nie ma żadnych telewizorów. W końcu zbyt blisko nas był. Dobra, jedziemy dalej. Odpalę sobie nawet ten sygnał. Czemu nie? Nawet fajnie się z nim jeździ. W sumie, skoro i tak tutaj nie ma właśnie radika żadnego, nie możemy posłać piosenek, to przynajmniej posłamy sobie syreny policyjnej. A co? Niech sobie leci. Całą drogą też wam mówiłem o tym, że w tej grze są te misje policjanta. Nie do końca wiem, na czym one będą polegać. Czy na tym samym, co właśnie w oryginalnej trylogii, w sensie w trylogii z uniwersum 3D? Czy może jakoś tutaj to będzie zmienione? Przekonamy się o tym na pewno. Myślę, że dosyć niedługo, ale jeszcze nad tym się zastanowię. Dobra, też widzę, że ty nie masz telewizorów, ale niech będzie, zatrzymam się. Zatrzymam się, bo może się okazać, że to są jakieś skrypty i zawsze ta ostatnia furgonetka ma telewizory. Get the fuck out of here! Don't kill me, man! I'll show you! Are you carrying a shipment of TVs? I got nothing! Fuck! Niszta! Niszta. Niszta. Fajnie to powiedział. No dobra, czyli ostatnia furgonetka. Zastanawiam się właśnie, czy jest tutaj taki skrypt, który sprawia, że musimy zatrzymać wszystkie te trzy furgonetki. W tej trzeciej jest ten telewizor, czy może, znaczy są te telewizory? Czy może rzeczywiście wystarczyłoby, żebym podjechał, sprawdził sobie, tak wiecie, z samochodu, czy w pace coś jest, czy na pace coś jest, no i od razu jechał dalej bez zatrzymywania. Jeśli ktoś z was wie, to może dać mi znać. W sumie jest to GTA 4, tutaj chyba już nawet przy pierwszej bym mógł znaleźć te telewizory. Tak mi się wydaje, ale trzeba by na pewno. Dobra, tu już widzę, że kurde masz te telewizorki na pace. Wyciągnijmy broń. Bądźmy przygotowani. I wouldn't do this. Kenny Petrovic is looking after this truck. What you got back there? TVs? Show me. This is a big screw up. Kenny Petrovic. Tutaj może być ta furgonetka nawet pana, nie wiem, Faustina. Znaczy, Faustina będzie za chwilę. Też nie ginie, nie będę, kurde, tutaj zostawiał świadków tego zdarzenia. Chociaż tam jest jeden świadek, który ucieka, ale jeśli mu życie miłe, to nikomu nic nie powie. Fuck! Jednak policja o mnie wie. Aj, myślałem, że się uda jakoś to zrobić tak bez wzbudzenia niczyich podejrzeń. No ale cóż. Tutaj widzę, że ten radiowóz jedzie na prawo. Bardzo dobrze. Bo to oznacza, że zaraz będziemy już poza zasięgiem policji. W sumie już jesteśmy poza zasięgiem, ale no, jeszcze musimy poczekać sekundę i proszę bardzo. Sprawa załatwiona. Dobra, jedź do kryjówki. Zobaczymy, gdzie ta kryjówka w ogóle będzie. Tutaj szkoda, że nasz radar się nie oddala wraz z naszą prędkością jazdy. To byłoby fajne. Fajna mechanika by to wtedy była. Chyba, że jakoś mogę go oddalić samemu. Pod X-em chyba wyłączyłem w ogóle radio. Tak, wyciszyłem je przez moment. V, nie, tak tylko kamerę zmieniamy. B, N, nie. M, też nie. Nie, chyba się nie da czegoś takiego zrobić. Klikam praktycznie. O, pod T. Możemy sobie oddać, dobra. Fajnie, to będę o tym pamiętał. W ten sposób nie będę musiał sprawdzać mapy. Tej dużej, tylko mogę sobie zawsze oddać kamerę i zobaczyć, czy gdzieś w pobliżu jest mój cel, czy gdzieś dalej. No i pięknie. Faustin plusik, czyli nowy kontakt do telefonu. Nie wiem, czy jeszcze zadzwoni gdzieś Niko. Zazwyczaj po misjach jest tak, że albo otrzymujemy telefon, albo Niko gdzieś właśnie dzwoni. I teraz też dzwonimy. I've left the van, will you say? How's Roman? It's okay. A little scared, but okay. You did good. Mikhail needs someone like you. Stop by and see him sometime. No okej. Zrobimy tak, że teraz zadzwonimy do Romana jeszcze. Zapytać się, co tam u niego jest, czy wszystko w porządku, czy nie w porządku. Sądzę, że nie odbierze nawet, ale może akurat. O, proszę bardzo. Jesteś
You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. Aha. Can you pick up some adult diapers for me? See you later, Nico. O Jezu. Roman, dobry jesteś. Cóż, skoro tak. A czekajcie, ciekawe co by było, jakby teraz o co innego o pracę zapytać. Podejrzewam, że telefon byłby wyłączony. Ale z ciekawości zerknijmy na to. Romek. A, dobra, jednak net teraz zniknęło po prostu. Zniknęła ta praca. Ale ona się potem pojawi. Na pewno się pojawi. No nie ma szans, żebym już ten moment jakby przegapił, kiedy mogę tę misję robić. Nie uwierzę w to. Dobrze, w poprzednim odcinku byliśmy na spotkaniu z Michelle. Dobrze się bawiliśmy w restauracji. Tak dobrze, że skoczyła mi nieudana randka z nią, ale dostałem tak od niej plusika, to jest dziwne. Ale teraz by wypadało zrobić coś innego i może byśmy się spotkali z Little Jacobem. Nie. Little Jacob nie odbiera. W sumie to tak, to byśmy się z nim nie mogli spotkać, bo tutaj nie mam opcji wybierz przy niemu, tylko po prostu połącz. Więc nieważne. Dobra. Więc zostaje nam tylko właśnie Michelle, jeżeli bym się chciał z kimś spotykać, no to tylko z nią. I zastanawiam się, czy to robić, czy nie, czy lecieć z fabułą. Chyba będziemy lecieć z fabułą. Jest, kurde, trzecia w nocy też, nie będziemy się z nią spotykać o tej godzinie, chociaż ona jest zawsze chętna na spotkania, z tego co tak zauważyłem. Niezależnie jaka jest godzina, to ona, jasne, Niko, przyjedź do mnie, przyjedź po mnie, nie ma problemu żadnego. Chociaż właśnie, trzeba ją tak bzyknąć, więc jeżeli trzeba ją bzyknąć, to w sumie fajnie byłoby to zrobić w nocy. Więc jednak, Michelle. O Boże. Czyli jednak. Fuck. Czy mnie przez to znielubiła? Nie, nie ma problemu. Tak, nie ma problemu, to mógłbym jeszcze zadzwonić do niej. Ale nie, no nie będę czegoś takiego robił. Dobra, zrozumiała sprawa. Czyli jak dzwonię przed godziną 24, to nie ma problemu, ale no potem to już jest. Wiadomo, jak wstaje o 6, to musi się wyspać. Tak 5 godzinek snu wypada mieć. Nawet więcej wypada mieć, ale tak sobie przypominam tą sytuację właśnie ze spotkania naszego po 24 godzinie. Dlatego o tym wspominam, że wtedy pewnie 5 godzinek snu miała tylko. Gorzej by jakbym jeszcze wpadł na kawę do niej, to wtedy by w ogóle nie pospała. Ale zaraz, ona powiedziała mi, że idzie do pracy. A no tak, jest poniedziałek już. A i wtedy chyba była sobota, jak się z nią spotykałem. Czajcie? Hej. Ciekawe. Bo może w tej grze jest taka mechanika, że nawet dzień tygodnia ma tutaj znaczenie. I na przykład wtedy się z nią spotka o późniejszej godzinie, no bo była sobota. A teraz się nie spotka, no bo jest poniedziałek. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to jestem w totalnym szoku, że to jest taka dbałość o szczegóły. Wypadałoby to kiedyś przetestować sobie. Chyba, że wy wiecie, to też dajcie mi znać. Zabezpieczyłeś się. To Michelle o to powinna spytać. Hey, Nico. Hey. Come in. Thank you. Lay off that stuff. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works.
I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Blah, blah, too many blah, bodies, blah, too much blah, attention blah, will blah, be blah. Dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dmitry Raskolov, my fucking way! Get out of my sight! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Oj, te narkotikuen chyba bardzo źle na niego działają. Zabierz Dmitriego do sex shopu. No okej. Okay. Ciekawe, po co? Zaraz się pewnie przekonamy. Czyli haracz, okej. Okay. To kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. Okej, no tak na pierwszy rzut oka, ten Faustin to wydaje się totalnym świrem. No a Dmitry, z którym sobie jedziemy, wydaje się całkiem w porządku gościem. Zobaczymy, czy w przyszłości zmienimy zdanie. Na ich temat. To ma być ten sex shop? The peephole. Okej, o Jezus Maria, nie patrz na te plakaty. Where's your boss? What do you mean? He's in the back? No, he's... He better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. Aha, w trójkę sobie siedzą i oglądają porno, fajnie. I'd say this weren't worth transferring a DVD. Hey, Joseph, you think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you in. Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. Okej, swoją broń też miałem, ale nie ma problemu. We ain't making that much cash. Is that a fact? Maybe we can't pop you, Joseph, but we can fuck up one of your boys. Listen, big guy, you got a great look going on, real strong. We can push in one of our films. No, bardzo chętnie. Alright, already. Brett was just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. You got some money for Mr. Faustin? Fine, here you go. We ain't gonna have the You should have thought of that earlier. I can't die today! I'm special! I'm really special! I can show you! This is a mess! Let's get out of here! Co? Dobra, pokaż mi. Nie no, idę stąd. Co tam było na tym telewizorze? Nie chcę w sumie wiedzieć. Nawet widziałem tylko jakąś kobietę i wolę nie patrzeć. Ja pierdziel, jaki asortyment tam jest. Gdzie ja wszedłem? Nie chciałem tutaj wchodzić nawet. Ja pierdzielę, no to jest miejsce, które bym chciał oglądać, ale prywatnie, nie na YouTubie. Dobra, uda się wraz z Dmitrym do sklepu z bronią. O, ammunition! Bardzo dobrze, może będzie tutaj teraz samouczek kupowania broni. Chcę.
the back room place. There are a few around the city. The mayor has a real hard on for gun control. Guns don't seem that controlled. I seen plenty and I just got here. And now you'll know where to get them for yourself. What's the problem? Okay, czyli to jakby... Ja znaję, że ty ja nie miał w widu. Wszystko w porządku. I didn't kill Joseph. We will make more money with him alive. Черт, Михаил! Михаил! Fuck! You're lucky! Ramadan tried to make you kill someone every two seconds. Mhm. Czyli teraz pretensją robi o to, że właśnie Michał żyje. Znaczy nie Michał, tylko Joseph. Czeka tam. Okej, i właśnie, chciałem jeszcze tutaj dopowiedzieć, że Amunation było takim, myślę, legalnym biznesem, znaczy na pewno nawet legalnym biznesem w uniwersum 3D. Tutaj, jak widać, to jest interes, który jest tak, no nie wiem, w podziemiach, jak to było powiedziane. Bronię możesz kupować w różnych sklepach z bronią, dostępny w LC. Podejdź do broni, by zobaczyć, czy jest ona aktualnie dostępna. Co jakiś czas w magazynie pojawia się nowy towar, więc jeśli nie ma tego, czego potrzebujesz, wróć później. Okej. Dobra, mały pistolet maszynowy. No i mamy ciebie tutaj. A nie mogę kupić sobie na przykład SMG? Nie mogę, model pokazowy. A dobra. Skoro chcę SMG... 1200? Ale jak rozumiem, to jest za darmo teraz. Charge Mr. Faustin. O właśnie. Dobra, dostałem rzeczywiście hajsik na to. Fajnie, fajnie. Jeszcze kamizeleczka kulotporna tu jest za 500. Dobra, to kamizelkę akurat sobie odpuścimy. Kałaszek, oj, chciałbym mieć kałaszka. Snajpereczka tak samo zresztą. Fajnie byłoby ją mieć. A zastanawiam się, co bym jakbym na przykład tego gościa sprzątnął. Czy wtedy mogę te bronie pozbierać? Czy jest ta opcja już nieaktualna, nieaktywna? Wydaje mi się, że kiedyś widziałem jakiś odcinek właśnie w tej sprawie u kogoś i nie pamiętam tylko rozwiązania właśnie. Czy rzeczywiście nie możemy wtedy niczego zabrać, czy mamy wszystko dostępne? Także jeżeli wy wiecie, to też prosiłbym o informację. Bo może w przyszłości właśnie tak sobie postąpię. Sprzątnąłbym gościa, zabrał wszystko i elo. Mało opłacalne to dla mnie było, bo kupiłem broń, mam tylko 50 naboi. Mogłem tak naprawdę te naboje sam sobie kupić. Mikhail was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. Jednak, tak słuchamy właśnie tego, co ma Dimitri do powiedzenia, to rzeczywiście... I zresztą to, co sami widzimy na oczy, jasno wskazuje, że Faustin ma nierówno pod sufitem. Być może właśnie nadmierna ilość narkotików i innych spraw na głowie przytłoczyła go do takiego stopnia, że chłop zwariował. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, no ale nie zachowuje się jak normalny człowiek, to na pewno. Dziękuję za twoją pomoc, Nico. Come to see us at the club soon. Michał will be cool by then. Okej. W przyszłości na pewno co zrobię, $400 dostaliśmy nagrody. Fajnie. Tak nagroda mi odpada i zobaczcie, mamy Faustina i mamy Little Jacoba na radarze pokazanego. W pierwszej kolejności pewnie sobie skoczymy do Little Jacoba, bo skoro teraz robiliśmy misję dla Faustina, to fajnie byłoby, wiecie, jakoś to pomieszać ze sobą. Ja zawsze tak lubię właśnie robić. Nie lubię być taki monotematyczny, wolę sobie właśnie raz pójść do tego, potem do tamtego. Też to ma tak jakby, nie wiem, większy klimacik moim zdaniem niż chodzenie cały czas do tego samego zlecenawcy. Ale jakby każdy gra jak chce. Ja to jak mówię, raczej wolę to sobie mieszać. No ale dobra, tak czy inaczej w tym odcinku sobie zakończymy już grę na tym momencie. Także samochodzik na parking. O, jakimś cudem wyszliśmy. Trochę weszliśmy w tekstury, ale to nic. I czy mogę do Romana zadzwonić w sprawie pracy? To jest dobre pytanie. Mogę. Czy już Romek doszedł do siebie? Więc chyba w przyszłym odcinku właśnie zrobimy sobie ten odcinek, o którym wam mówiłem odcinek temu. A mianowicie ten z pracy u Romana. 6 kursików taksówką musimy wykonać i właśnie byśmy to wykonali w następnym odcinku. I przy okazji byśmy sobie skoczyli na huśtawkę jeszcze potem, bo no huśtawka została przeze mnie trochę... zaniechana. Byliśmy w 4 odcinku na huśtaweczce, no a teraz co? Nie chodzimy tam w ogóle.
Także trzeba będzie to nadrobić. Więc też właśnie w przyszłym odcinku się tym zajmiemy. A teraz zapiszmy sobie na tym slociku. No i żegnam się z wami, więc dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie czapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba i do usłyszenia następnym razem. Little Jacob napisał, ale przeczytamy sobie to następnym razem. Do usłyszenia, cześć.